Z nami trener Beniaminka z Torunia, pan Klaudiusz Hirsch. Panie trenerze, w pierwszej połowie, można powiedzieć, to wygraliście. Pierwsze 20 minut dla was, później coś się załamało. Druga połowa dla drużyny Red Devils Chojnice, no i 4-1. Jak pan skomentuje ten debiutancki mecz w futsal ekstraklasie z zespołem z Torunia? No, nie ma się z czego cieszyć, bo przegraliśmy, natomiast myślę, że były bardzo dobre momenty naszej gry, szczególnie właśnie pierwsza połowa. Też nie zgodzę się, że w drugiej połowie jakoś mocno odstawaliśmy. No, wynik pokazuje, że straciliśmy 4 bramki. Przegraliśmy mecz, natomiast no, były na pewno słabsze chwile w naszej drużynie. Drużyna z gospodarzy wykorzystała je skrupulatnie i te kilka błędów, także stąd porażka tutaj. No, niemniej jednak był to nasz pierwszy mecz, dla niektórych zawodników powrót po dłuższej przerwie, także myślę, że pozytywnie i ze spokojem trzeba patrzeć w przyszłość, bo postraszyliśmy jeszcze nie mistrza, ale być może mistrza. No właśnie o to chciałem zapytać. Niektórzy chłopcy w pana zespole dopiero zadebiutowali w futsal ekstraklasie, no i od razu musieli spiąć się na wysokie C, no bo drużyna z Chojnic to jednak, można mówić, pretendent do tytułu. Czy nie zdeprymuje ich ta porażka, no i takie wysokie tempo? No chyba trochę chłopcy z Torunia usiedli już w końcówce spotkania, nie sądzi pan? No, myślę, że nie, ale tutaj pewnie też inne czynniki zadecydowały, natomiast no jak widać, oni przestraszyli się mocnego rywala. Myślę, że właśnie teraz ta sportowa złość i charakter jakby będzie ich atutem i pokażą w następnych meczach, że warto na nich stawiać i ja wierzę w tą drużynę, wierzę w tych chłopaków. No, trzeba przełknąć porażkę, no, ale tak jak mówię, graliśmy tutaj na bardzo trudnym terenie, także no cóż, trzeba patrzeć w przyszłość w tej chwili i wyciągać wnioski. No właśnie, a propos spoglądania w przyszłość, zawsze na początku sezonu pytamy, o co walczycie. Odpowiedzi padają, że albo mistrza, albo czas pokaże. A co powie trener Klaudiusz Hirsch? To są rozgrywki o Mistrzostwo Polski, więc gramy o Mistrzostwo Polski. A jak wyjdzie, zobaczymy. Na pewno mamy ciekawy, potencjalny taki zespół na przyszłość, na tą chwilę będziemy starali się urwać punkty najlepszym i rywalizować z nimi jak równy z równym, co myślę dzisiaj też udało nam się pokazać. Także ten sezon pokaże, bo na pewno bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada. I pytanie prywatne, ta koszula w ubiegłym sezonie bardzo szczęśliwa, zawsze dawała wam prawie zawsze wygraną, tylko jedna porażka, jeden remis w rozgrywkach pierwszej ligi, ale chyba po tym meczu nie zmieni jej pan i dalej będzie w niej występował na ławce? No właśnie, jest tak, że mam kilka takich koszul, więc to nie jest tak, że w każdym meczu jest ta sama, natomiast nie wiem, co mogę powiedzieć, no, jakoś nie przywiązuję wagi do jakichś takich rytuałów, zabobonów, także tutaj nie ma to większego znaczenia tak naprawdę. My pracujemy nad konkretnymi sprawami, chcemy grać w futsal i chłopacy chcą się rozwijać, bardzo mocno pracujemy, a czy wyjdę nawet w koszuli, czy w dresie, chyba nie ma najmniejszego znaczenia akurat. Życzymy pierwszych punktów w drugiej kolejce i dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo. Mówiło przed inauguracją tego sezonu, czy ten naszpikowany gwiazdami wasz zespół podoła temu ciężarowi i rozpocznie wygrywanie od pierwszej kolejki, ale udało się, jak się grało przeciwko FC Toruń. Zobaczymy, czy pokażemy to dopiero, czy to był pierwszy mecz. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Ważne, że wygraliśmy u siebie pierwszy mecz. Pierwsza połowa nie zachwycała. W drugiej się troszeczkę pozbieraliśmy i udało się. Cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz. I będziemy tak starali się u siebie tutaj w naszym piekle, żeby tu zdobywać punkty, a na wyjazdach będziemy dawać z siebie wszystko. 10 spotkań towarzyskich, wszystkie wygrane, ale ani razu nie konfrontowaliście się z zespołem z Torunia. Obawialiście się, co to za nowy twór, czy jakąś niespodziankę szykują, czy mniej więcej mieliście jakieś wiadomości co do tego, jak grają podopieczni Klaudiusza Hirscha? Czy powiem tak, nie graliśmy ze sobą, bo to wiadomo, był to pierwszy mecz, nikt nie chciał z nas odkryć swoich kart. No, jak zespół z Torunia gra, nie widzieliśmy do końca, ale znamy chłopaków, wiemy, na co ich stać. Wiemy, że też trener Klaudiusz Hirsch jest dobrym trenerem, że ich tak to się na pewno poukłada. To są chłopacy, którzy grali, występowali już w Ekstraklasie, więc myślę, że oni w środku tabeli, jak nie wyżej, będą spokojni się utrzymać, bo naprawdę dzisiaj postawili ciężkie warunki. Uważam, że nam się udało z tego wyjść.
początek sezonu, to dwa spotkania u Was tutaj w Centrum Sportu Park w Chojnicach, za tydzień Katowice, no i konfrontacja z innym dobrym trenerem, Błażejem Korczyńskim. Już szykujecie się na drugą kolejkę? Szykować się będziemy na pewno od poniedziałku, tak? Ten mecz już podejrzewam, że jutro wyrzucimy sobie z głowy i przygotowujemy się na Katowice. No wiadomo, że w Katowicach jest Błażej, popularny korek, który w zeszłym sezonie udowodnił, że jest dobrym trenerem i tak naprawdę dzięki niemu AZS się utrzymał. I myślę, że w tym roku będą solidną drużyną, na pewno tam dużo więcej sobie poukładają, mieli dużo więcej czasu. I też to będzie drużyna, która się nie położy, u siebie na pewno będą mecze wygrywać, będzie tam ciężki teren. No a my tu wiadomo, że u siebie też będziemy chcieli stworzyć ciężkie warunki każdej drużynie, która tu przyjedzie i będziemy chcieli u siebie zdobywać punkty. To najważniejsze. Jeszcze odnośnie indywidualności w Waszym zespole, zlepek właśnie tych indywidualności, dogadujecie się? Jak się udało ten zespół sklecić na początku sezonu? Dobrze Wam się gra ze sobą, no bo rotacja była wielka, jeśli chodzi o transfery. No na początku w przygotowaniach było ciężko, tak? No bo trener kombinował każde warianty, każdy z każdym grał. Teraz nawet jakoś to poukład. Czy indywidualności, no wiadomo, że może są jakieś, ale na parkiecie jesteśmy drużyną, tak? I to drużyna wygrywa, a nie indywidualny zawodnik, bo jak będzie chciał ktoś grać samemu, to po prostu drużyna ten mecz przegra, a jak będziemy grać zespołowo, to wiadomo, że wtedy coś jest większa korzyść dla zespołu. I tak był dzisiaj tego przykład, że w pierwszej połowie próbowaliśmy każdy może troszeczkę samemu, a w drugiej już była gra zespołowa i zupełnie inny wynik. Dziękuję i gratuluję 3 punktów oraz niezłej drugiej połowy. Proszę bardzo, jak chciałeś słowo, to proszę. Tak, chciałem jeszcze podziękować kibicom z Torunia. I przede wszystkim naszym chojnickim kibicom, bo fajnie się gra w takim meczu, gdzie przyjeżdża kibice z przeciwnej drużyny, dopingują swoich zawodników, a nasi są jeszcze głośniejsi, więc wspaniała oprawa i życzę, żeby tak było w każdym meczu. I co najważniejsze, wszystko z kulturą. Dziękujemy. Dziękuję. Panie trenerze, inauguracja sezonu 2015-2016 udana, ale spodziewał się pan takiego oporu ze strony Beniaminka z Torunia w pierwszej połowie szczególnie? Tak, miałyśmy przed meczem wideo, a przekazywałem zawodnikom, że grają za wysoko. Byliśmy na to przygotowani, ale my jsme na tom boisku, powiem, że nie były. Jo. Każdy zawodnik się tam grał. Powiem na swoim piasku, a nie byliśmy tą drużyną, która si myślę, grała w drugiej połowie. I nie grałyśmy to, co miałyśmy przez środek, a takich dużo błędów tam było. No, każdy grał coś innego i w połowę musieliśmy coś zmienić. Zmieniliśmy troszkę taktykę, grałyśmy na 7 ludzi i troszkę taktykę zrobiliśmy inaczej, a myślę, że zawodnicy potem grały tak, jak miały grać od początku. No właśnie, a są to zawodnicy z wysokiego poziomu, pozbieraliście dobrych graczy, dużo rotacji w składzie przed sezonem. Czy spełniają oni pana oczekiwania już podczas właściwego meczu? No tak, no ale tak, jak mówię szczerze, jest dużo zmian, a też to nie jest tak szybko, aby byliśmy zgrani, ale mamy dobrych zawodników, a ja im wierzę, że będą tak grać jak w drugiej połowie, ale też chodzi o to, że nie miałyśmy takich meczów, takich ciężkich. Mieliśmy 10 zwycięstw w tych towarzyskich meczach, ale nie mówię, że zgrali ze słabymi zawodnikami, ale szło to tak, że łatwo, jak powiem, jo. A teraz przyjechał Toruń, grał super w obronie, za wysoko, coś na nas nikt nie grał, także troszkę z tego by te zawodnicy asi to, ale jest dobrze, że przekazały, że są drużyną i w tej drugiej połowie zagrały tak, jak jsme chcieli. Trenera Torunian pytaliśmy, o co grają. Oczywiście trzeba wyznaczać jak najwyższe cele. Toruń gra o mistrza Polski, no ale u was to z taką drużyną to chyba też odpowiedź jest ta sama. Jasne, tak samo odpowiem, bo myślę, że ta drużyna to ma, że myślę, że przygotowanie dobre, że mam dobrych asystentów, którzy tą drużynę przygotowują, jak fizycznie, tak. Myślę, że i ta drużyna jest dobrze taktycznie przygotowana, a myślę, że też gramy o najwyższe cele, tak powiem. Zarówno Toruniowi, jak i Chojnicom życzymy tego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję też.
Z nami nowo mianowany kapitan zespołu FC Toruń, Michał Suchocki. Michał, jechaliście tutaj z wielkimi nadziejami na to, żeby w tej jaskini Lwa pokonać przeciwnika, no ale nie udało się. Czy wynik 4-1 to za wysoko, nie odzwierciedla on, czy nie, to co się działo na boisku twoim zdaniem? Witam serdecznie. No nie, nie. Wynik nie odzwierciedla tego moim zdaniem. No szczerze powiedziawszy, że jeszcze emocje mi nie opadły. Jestem trochę bardzo... No nie wiem jakiego słowa nawet użyć. Poddenerwowany, nawet troszeczkę mocniej niż poddenerwowany. Postawą sędziów. No sędziowie klasowi, z tego co było widać po nazwiskach, ale nie dawali rady sobie, tym bardziej w drugiej połowie, gdzie gra się zaostrzyła, bo wynik był niekorzystny dla zespołu gospodarzy. No i śmiem twierdzić, że troszeczkę tutaj wynik został wypaczony przez sędziów. Mikiego ręka ewidentnie, której nie było. Sędzia, który stoi przodem do Mikiego, a on stoi do niego tyłem i on widzi, że Miki dotyka ręką, no dla mnie to jest naprawdę coś niebywałego. No teraz może coś o naszej postawie. No pierwsza połowa według mnie bardzo, bardzo dobra w naszym wykonaniu. Mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie to samo. 3-1, 2-1 niewykorzystane. No i jak to w piłce jest? Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Co ty sądzisz o tym, że może troszeczkę kondycja wam siadła pod koniec spotkania, bo naprawdę, mówiąc kolokwialnie, usiedli na was chojniczanie. Troszeczkę w pewnych momentach nie wiedzieliście, co się dzieje na boisku. Jak myślisz, czy może to wpłynęło? To znaczy kondycja nie. Myślę, że to nie chodzi tutaj o kondycję. Chojnice zmieniły taktykę. Przeszły z grania z pivotem 3-1 na 4-0, gdzie lepiej im to wychodziło. My na początku drugiej połowy byliśmy troszeczkę zdezorientowani. Może oni to wykorzystali, nakręcili się i ten moment początku drugiej połowy troszeczkę odpuściliśmy. No nie złapaliśmy wyżej i oni to wykorzystali, napędzili się. Jak było widać, wspaniała publiczność chodnicka. No co tu dużo mówić, no nie udało się. Pierwsze koty za płoty, no zobaczymy, mamy jeszcze 21 spotkań. Będziemy w każdym meczu walczyć o 3 punkty. No i mam nadzieję, że tutaj dzisiaj w Chojnicach plamy nie daliśmy. Nasi kibice, którym właśnie chciałbym serdecznie podziękować za to, że przyjechali, nas dopingowali. Mam nadzieję, że nie było im wstyd za nas. No i przejdźmy do kolejki numer 2. Pierwsze koty za płoty, jak mówisz, już za wami. Musieliście zacząć wysokie oceny, bo rywal klasowy. Natomiast teraz przyjdzie wam mierzyć się z młodością Red Dragons Pniewy, już przyszły poniedziałek. No i co zamierzacie, jakie działa zamierzacie przeciwko nim wytoczyć? No mamy cały tydzień na analizę naszego tego meczu, na analizę meczu Pniew. Także w Ekstraklasie nie ma słabszych zespołów. Wszystkie są każdy zespół jest wymagającym przeciwnikiem. Faktycznie Chojnice tutaj porobiły dużo zakupów przed rozgrywkami. Ale myślę, że Pniewy nie będą odstawały poziomem ani od nas, ani od Chojnic, także zapowiada się arcyciekawy mecz. No i myślę, że rozstrzygniemy go na naszą korzyść. To mogę obiecać, że będziemy walczyć do ostatniego gwizdka o 3 punkty. Życzymy wam tego, jak i udanego sezonu 2015-2016. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.